Marcin opowie o tym, jak sprzedawać w social media. Marcin jest specjalistą w tej dziedzinie, ja też się uczę od niego. Gdzieś tam oglądając, nawet się zapisałem kiedyś na mastermind. A byłeś jak średnio? Właśnie średnio, bo był czas inwestycji wzmożonych, ale jak też skorzystałem i też jakoś tam staram się te social media zaprzęgnąć do swoich działań. Nie tak dobrze jak Marcin II, Kujanek, od niego też się uczę. Słuchajcie, nie będę przedłużał. Gorące brawa dla Marcina. Nazywam się Marcin, a opowiem wam o internecie, o marketingu, o social mediach, ale w waszym kontekście, ok? Tak, pasuje? Nie będę wam mówił o tym, jak sprzedawać książki online, bo to nie jest wasz biznes, ale patrząc na wasze pytania podczas prezentacji Marcina Kujanka, widziałem sporo ciekawości i podziwu do tego, co robi Marcin. W moich oczach, z mojej perspektywy, Marcin Kujanek, który stoi teraz za kamerą, ma dużo profitów wynikających z tego, że w poprawny sposób prowadzi swoją komunikację online. Prawda? Tak. Prawda? Trade was, tak czy nie? Słucham? Marcin tak mówi. Pytam o waszą opinię, bo znacie jego profil, widzicie, co komunikuje online. A druga rzecz, widzieliście... Kawiarka. A drugie, widzieliście, jakie okazje i efekty dzieją się u niego przez internet, tak? Tak czy nie? Tak. Dobra. Czy chcielibyście się zbliżyć również z komunikacją swoją online do wyników, jakie ma Marcin? Dobrze? No właśnie, ale dwie osoby, czemu? Czemu tylko dwie osoby, tak? Bo wszyscy inni są nieśmiali. Dobra, więc nieśmiałość nie zostanie na zewnątrz i wykorzystajcie mój czas w taki sposób, żebyście mogli maksymalnie dużo dla siebie wziąć. Więc jak pytam was, czy chcecie poprawić swój komunikat, żeby mieć lepsze efekty biznesowe, nie wizerunkowe w necie, to pytam, czy chcecie. Dobra, więc ja powiem wam, co według mnie robicie źle, nawet nie patrząc na wasze profile, ale prawdopodobieństwo, że trafi, jest stuprocentowe. To jedna rzecz. Bo pokażę wam, co macie poprawić i dlaczego te rzeczy należy być w takiej, a nie kolejności, ok? To, co wy robicie, czyli flipy, nieruchomości, to jest system algorytm. Robicie sobie pierwszy, uczycie się, celujecie, strzelacie, poprawiacie, zdobywacie nowe doświadczenia, tak samo jest w social media. Tak? W jaki sposób zwiększy swoje szanse na efektywne nieruchomości? Jest wiele strategii. Ale jaka jest jedna najprostsza? Jestem ciekaw waszych opinii. Social media? Tak. Znaczy, nie. W waszym biznesie przy użyciu internetu. Pokazywać swoje sukcesy. Czy... Jak największej liczby osób. Tak. Zwiększenie statystyki. Tak? Tak. Dobra. Słucham? Dużo znajomych. Dużo znajomych. No, nie. Ja was prowokuję, podpuszczam, chcę wasze opinie usłyszeć. Zbudowanie społeczności. Dobra, co rozumiesz o zbudowaniu społeczności? Zbudowanie grupy ludzi, które mogą być moimi potencjalnymi klientami. Dobra, jak sprawdzasz, czy osoby, które masz w swojej sieci znajomych, będą twoimi potencjalnymi klientami? Aktywność. Ale konkretnie, co rozumiesz z aktywność? Liczba komentarzy. Dobra, ile więcej komentarzy miałeś pod swoją aktywnością? Kurczę. Czyli wiemy, że 30. Ile wy mieliście? Jestem konkret. Ile mieliście najwięcej aktywności? Rzućcie jakieś kwoty. Jakieś cyferki waszej aktywności online. A to więcej jest takie wyciągnięcie. Nie? Dobra, pytanie do was. Ile macie lajków pod tym zdjęciem z okładką? No sprawdźcie teraz. Nie wiem. 30 tam gdzie. 6 mam pod tym z tymi zdjęciami. Pod tym wspólnym. Tak? A pod tamtym? Tak daleko, o to jest mój, tu mam 33, Jur, Michał, Jerka i 30, czy odesz to 35, tak? Dobra, sumuj to proszę, Ewa. 35 i 6, 41. Dobra, Ewa zdobyła 41 lajków pod zdjęciem. Ile wy macie tych lajków? 14, 3, 0. Czemu mam 0? Bo nie wrzuciłem. No to nie masz lajków. No tak to działa. Ja mam 35 plus 6 wspólne z Ewą. Dobra, sumowanie zasięgów. Przepraszam, to będzie 40. Dobra. Ale Ewa i tak jest ładniejsza, więc tak wygrała. Nie? Tego nie przebijesz. Dobra, słuchajcie, zobaczcie. Na jednym prostym... Kujanek, bo cię rozsadzę. Tak ci pani wiadomo. Na jednym bardzo prostym case'ie pokazałem wam, jak jedni budują swoje zasięgi, a drudzy nie. Punkt pierwszy, podejmij działanie.
każdy z was mógł to zrobić, a część tego w ogóle nie zrobiła, zabierając sobie całkowicie szansę na wygraną. To był konkurs, ale na wygranie w social mediach efektu, który wy sobie określacie, tak? Ludzie robią taką komunikację online, że mają konto na Facebooku, jakiś Instagram, jakiś tam mailing i mają fanpage. Kto z was ma fanpage? Dobra. Kto z was ma więcej znajomych prywatnych niż lajków na fanpage'u? Ja, bo nie mam żadnego. Właśnie. Właśnie. Więc po co prowadzicie fanpage w ogóle? Bo mam więcej. Ja mam więcej. Ile masz więcej? No, znajomych mam może, nie wiem, ze 45, a na fanpage'u mam 5 tysięcy. Masz 5 tysięcy lajków na fanpage'u. Mhm. Czemu masz 45 znajomych tylko? Ja powiem tak, ja trochę starej daty chyba jestem. Mi się zawsze wydawało, że to głupie, kurczę, jeżeli badować swoją, że tak powiem, osobowością i pokazywać się wszem i wobec. Ale ostatnimi czasy mocno mi się to zmieniło, więc próbuję jakby się dostosować, ale idzie ciężko. Dobra. Znaczy ja powiem, dlaczego ja mam fanpage. Bo ja nie chcę, żeby ludzie, z którymi pracuję, widzieli, że robię jeszcze coś innego. I ty myślisz, że w dobie internetu oni nie wiedzą? Pewnie wiedzą, ale nie chcę, żeby widzieli oficjalnie. Więc tworzysz pozory. Tak. Być może tak. Ja się specjalizuję, wiecie w czym? W odsiewaniu faktów od opinii. No. Twoją opinią jest to, że oni tego nie będą widzieć. Oni to widzą. Nie wszyscy. Wszyscy, którzy chcą to widzieć. Mają Google, Facebooka, oni to widzą. Ja was zachęcam do realizowania swoich kampanii promujących wasze biznesy, bo każdy z was ma biznes. W sposób świadomy i konkretny. Nie robimy Facebooka, lajków, komentarzy w tej kolejności. Zaczynamy od celu. Kotwica przestrzenna, od celu, jaki ma to zrealizować, tak? I później cofamy się do początku, nie da się inaczej, określając sobie, jakie aktywności muszę wygenerować, tak? Mówiliście o tym, że poszukujecie mieszkań i poszukujecie klientów na te mieszkania, tak? Macie taki problem, taki cel, tak? Czy jak wam podam narzędzie, jak możecie przyspieszyć ten proces szukania mieszkań i szukania klientów, jest dla was wartościowe? Tak, jasne. Bo zwiększam waszą stopę zwrotu, zmniejszając czas na obsługę inwestycji, tak? Tak. No i teraz wiążę wam waszą uwagę. Bo rozumiecie, do czego wam te social media będą teraz potrzebne, tak? Dobra. Czy chcecie, żeby ludzie wokół was wiedzieli, że mogą wam dać swoje mieszkanie do sprzedaży jako pośredników, albo że mogą wam to mieszkanie sprzedać, bo wy zajmujecie się inwestycjami w nieruchomości, czy nie? Mhm, tak. Ile osób wie, że ich znajomi o tym wiedzą? Dobra, trzy osoby. Kto na tej sali nie sprzedaje nieruchomości? Dobra, inaczej. Kto na tej sali sprzedaje nieruchomości? Kto sprzedaje nieruchomości? Tak. Mamy 10 osób. Z tego trzy osoby tylko wiedzą, że ich znajomi wiedzą, co wy robicie. Że wasi znajomi wiedzą, co wy robicie. Tak? Dlaczego? Mówicie o rekomendacjach, o poleceniach, o podrzucaniu sobie deali, mieszkań i tak dalej. Więc czemu zabieracie sobie sami, przepraszam, kłaczę, jadę kota, sami sobie zabieracie możliwość okazji, które do was przychodzą albo nie, tak czy nie? Tak, dobra. To wynika na przykład z tego, bo faktycznie wystarczy, że trochę w jakimś sensie taki top secret się tak, z tego robi, bo ja na przykład niekoniecznie chcę chyba wiedzieć, przynajmniej przy tej sieci kontaktów, które mam, nie chcę, żeby wszyscy wiedzieli, co ja sobie tutaj na boku robię jeszcze. Dobra, i dlatego właśnie. Dlatego właśnie. Dlatego właśnie. Dlatego właśnie, po raz czwarty, dlatego właśnie po raz piąty macie książkę Josha Altmana. On jest najlepszy szacunek nieruchomości w Stanach i jednym z rozdziałów, który napisał, jest mówienie każdemu, kogo spotyka na swojej drodze, czym się zajmuje. I ty, Ewa, być może nie chcesz wyjść z ukrycia, bo nie masz tak dużo tych okazji, które chciałabyś mieć, żeby tą pracę zostawić. Nie? Tak. Co wolisz? Wolisz pracę czy nieruchomości? Pracę czy nieruchomości wolisz? No, gdybym miała nieruchomości... Właśnie, właśnie, zobacz. Mówisz tak, gdybym miała nieruchomości, robiłbym ich więcej, nie? To wtedy mam już pracę, mogę się... Właśnie. Mogę wyjść. Dokładnie tak. Ale te nieruchomości nie pojawią się wtedy, jak będziesz siedzieć w pracy i nie komunikować o tym. Jak będziesz komunikowała, one dopiero się będą, dopiero wtedy się będą pojawiały. I to, co robi Marcin Kelly, to jest genialne. On bardzo jasno komunikuje w przypadku Facebooka, bo to obserwuje, czym się zajmuje, co robi, czym może do niego przyjść. I to jest konkret.
I to nie jest prowadzenie fanpage'a, strategii płatnej na Facebooku. To jest powiedzenie: cześć, jestem Marcin, zajmuję się flipami na przykład. I to jest pierwsza strategia dla was. Jak zakomunikujesz o swoim prywatnym koncie facebookowym, to jest banał, każdy to wie. Ale czy wy to robicie? Tak samo, wy macie wiedzę o nieruchomościach. Ktoś nie tej wiedzy nie ma i sobie myślicie, no czemu on tego nie robi? Przecież ja mógłbym jak to zrobić. Bo on sobie o tym myśli, to jest nie tak, niepotrzebne. Rozumiecie? To jest pierwsza strategia, zakomunikuj w mediach, które już masz, czym się zajmujesz, czego potrzebujesz. No ja mogę jedną? Bardzo proszę. Jak się zajmujesz kilkoma rzeczami. Jakimi? No jakąś pracą, nie wiem. Daj konkretny przykład. No ja akurat pracuję w firmie kosmetycznej. Tak. Tak, zajmuję się sprzedażą kosmetyków, tak? Z jakimś serwisem, tak. No i nieruchomościami, tak? Tak. Jakby do tej pory, no też trochę zupełnie o te nieruchomości, że tak to traktuję, czyli nie piszę o nich na Facebooku. Z powodu, bo wydaje mi się to nieprofesjonalne, że będę pisać o tym i o tym, tak? Dobra. To jest moja ocena, a druga taka rzecz, która gdzieś mi tam przemknęła przez głowę, to że niekoniecznie może fajnie jest się chwalić na szerokim forum, że ja sprzedaję, flipuję, no bo jakby bo, nie, no. Kto to czyta, tak? Bo co? Dobra, i teraz dalej. I pytanie to samo. O potencjalnych ludzi, którzy, no nie wiem, sąsiadów. No. W kwestii nawet jakiegoś tapadu, czegokolwiek, to są moje takie przemyślenia, tak? Czy masz lęki? Tak, dokładnie. I to jest moja. Dlatego właśnie Marcin Kujanek wprowadza swoje przemówienia, elementy rozwoju osobistego. Bo to jest zupełnie nieuzasadnione, jest twoja opinia na temat tego, co się w ogóle nie wydarzyło. Punkt pierwszy. To, co powiedziała, zapytałem Ewę. Co jest dla ciebie bardziej istotne biznesowo? Ten biznes kosmetyczny czy nieruchomości? Gdybyś mogła wybrać w sieci idealnym, co wybierasz? Znaczy, wiesz, to są dwie równocenne dla mnie rzeczy w tym momencie. Nigdy nie jest coś równorzędne, nigdy. Ja to nie wiem, nie umiem ci odpowiedzieć. A gdybyś wiedziała, co byś powiedziała? Ja jestem dobrze przeszkolona. Ja uważam, że jesteś dobrze przeszkolona. Ja uważam, że jesteś dobrze przeszkolona w odpowiedziach. Znaczy, wiesz co, no tak, na pewno powiem ci tak, na pewno na dzisiejszy czas dużo więcej frajdy daje mi nieruchomości. Właśnie. Reszta mnie nie interesuje. Czyli co zrobić? Skoro tutaj siedzisz, a nie na spotkaniu kosmetyczek, wolny wieczór, no to to jest twoja odpowiedź. Gdybyś znowu zwiększyła przychody, frajdy z tego wszystkiego, co robisz w nieruchomościach, to byś zostawiła to w ogóle, albo wygasiła z czasem. Tak robi teraz to Marcin. No to jest mi powiedzieć, być może na pewno zwiększałabym aktywność tutaj, gdzie mam i frajdy, tak, i duży dochód. Tak, tak, tak. Dobra, co sądzicie o budżetach marketingowych, jakie trzeba używać na promocję, reklamę siebie w sieci? Ile trzeba mieć pieniędzy w ogóle na reklamę w internecie? Można mieć niewiele, bo można mieć kuka reklamę za grosz. Wcale nieprawda. Można za darmo. Nie zgodzę się z tym. Czemu się z tym nie zgadzasz? Dawaj. Dlaczego? Znaczy tak, ja wydaję sporo pieniędzy, faktycznie lajki przyrastają. No, jest to około kilkunastu tysięcy. Poznałem gościa, który miesięcznie wydaje $1 milion na Facebook. Okej, kurczę, ale to wszystko zależy od skali biznesu. Dobra, jaki jest tego efekt? To znaczy efekt jest przyrostu, tylko tak naprawdę na sprzedaż się to nie przykłada. Właśnie, więc nie bez tego, że rosną tylko i wyłącznie lajki. Tak. A druga rzecz, w momencie, kiedy przestajemy płacić za te lajki, no nic się nie dzieje. Właśnie, więc moja rekomendacja jest taka, od dzisiaj zapomnijcie o fanpage'u i o lajkach. Okej? Okay? Wasz biznes oparty jest na waszej osobistej eksperckości, tak? Marcin robi mieszkania, ja mu ufam, róbmy razem flip, albo masz moje pieniądze, zrób flip za mnie i daj mi z tego 93%. Nie, z tego powodu. Dostałem odpowiedź, znaczy można, to będzie nieefektywne. No właśnie, to nie jest efektywne. Hej kochane, promocja na tipsy, a ty rozrób, już flip. Nie, to ja mam pytanie. Bardzo proszę, na to liczę. Ponieważ, no tak jak tutaj podobnie, no trochę zaczęliśmy się bawić tutaj w inwestowanie w nieruchomości. Tak. No i okej, w porządku, bardzo nam się to podoba. Ale przede wszystkim jakby moją działalność jest działalnością handlową. Mhm. Jakby nierównoległe takie działalności. Tak. I teraz idąc swoim drogiem, no to tak naprawdę zaczynam rozwijać swoją markę, czyli tak jak Marcin zaczyna się pokazywać, on swoich poligrafów w ogóle nie pokazuje, tak? I sobie po prostu zaczynamy istnieć jako w otoczeniu, jako ten inwestor, tak, a nie jako polityka. Tak, 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 tak. Gdzie jest pytanie? Tak, i czy to nie rzutuje potem? Jak to połączy? Czy to nie rzutuje jako prezes firmy na przykład? Nie wiem, że ty nagle zaczynasz być inwestorem. Ale zobaczcie, jak wy się strasznie boicie opinii innych ludzi. Nie, dokładnie tak. Dalej to pociągnę. Poczekaj, Ewa. Czy inni ludzie płacą wasze rachunki? No nie, no to czemu ich płacą? No ale na razie większość. Na razie rachunki mi płaci, powiedzmy, w przypadku tak jak macie na poligrafie, tak? To jest błędne koło.
musi się przerwać czymś. Może się przerwać marketingiem, sprzedażą, człowiekiem, który będzie robił jeden biznes, zajmiesz się innym, ale którąś opcję musisz wybrać. Mówisz, że inwestujesz pieniądze w Facebook, lajki i to nie generuje efektu sprzedaży, tak? Robisz, mówisz o branży... Znaczy wiesz, ja kilka branży naraz prowadzę, tak? Próbujemy gdzieś. A ja mówię... I to nie działa, tak? Różnie działa. Nie działa tak, jakbyś chciał. Tak, jakbyś chciał, nie działa. Znaczy nie działa tak, żebym sobie dwie równolegle rzeczy prowadził. Tak. I żeby na przykład, nie wiem, czy ewentualnie mój taki rozwój i pokazywanie się, nie wiem, jako inwestor nieruchomościowi rzutuje gdzieś tam na moją branżę, to... Dobra, a zobaczcie, mówię tak. Obawiam się, że mój obecny biznes będzie rzutował negatywnie na mój inny biznes, tak? Tak. A czemu nie myślicie w taki sposób, że to może rzutować pozytywnie na inny biznes? Tylko bierzcie czarno-białe. Ja jestem wydawcą książek, sprzedaję książki paletami. Ale ja tak naprawdę jestem marketerem, sprzedawcą internetowym. Nie mówię sprzedawca internetowy czy handlarz internetowy, w Polsce brzmi to źle. Więc mówię o sobie wydawca książek. Ale znowu, ta metka powoduje, że wy myślicie, że ja te książki przekładam, tłumaczę i gadam z autorami, nie? To jest 10% procesu. 90% procesu u mnie to jest sprzedanie tych książek. To jest mój cel. I jeśli ja mam klienta indywidualnego, który wydaje u mnie 40-50 zł, więc mam skalę biznesu, a nie wielkość jednego klienta premium, no i ja to robię za 0 zł w internecie, 0 zł, no to chyba coś w tym jest. Więc wasze pytania były, jak możecie moje strategie użyć u siebie, skoro u mnie to działa? A was będzie jeszcze prosić, bo musicie dotrzeć do mniejszej liczby osób. Ja muszę dotrzeć do tysięcy, dziesiątek tysięcy. A wy potrzebujecie dotrzeć do 10, 100, ale właściwych osób, tak? Tak. Ma to sens? Dobra. Więc ja wam rekomenduję, podsumowując tą pierwszą część, użycie medium, którego już macie, waszego prywatnego Facebooka, żeby zawęzić liczbę mediów internetowych, jakie używacie, do zakomunikowania: jestem Marcin, zajmuję się inwestowaniem w nieruchomości. OK? Czy nie OK? OK. U dwóch osób OK. O półtorej, u jednej i pół. Nie, no żeby dać informację, po prostu, a nie zastanawiać się, jaki będzie odbiór. Nie, zastanawiać się, jaki będzie odbiór, bo twoim celem jest, żeby ten odbiór był taki, jaki chcesz. Czyli jeśli potrzebujesz... Ja mam 5000 znajomych. Czemu? Bo pozwoliłem ludziom dodawać się do znajomych. Ale jak to prywatny Facebook? Nie! Ja nie mam czasu na prywatny Facebook. Moja każda aktywność internetowa jest aktywnością biznesową. Każdy like pod zdjęciem Ewy jest moją aktywnością biznesową. Są sytuacje, gdzie ktoś mówi: lajkowałeś mój post we wrześniu rok temu i kupuję twoją książkę teraz. To jest gra długoterminowa. OK? Ma to sens? Dobra. Każdy chciał tą książkę. Słucham? Takie modele, które byliśmy, że każdy będzie chciał tą książkę mieć. Mówiłem, jak zwiększyć zasięgi. Po pierwsze, zamień siebie z konsumenta w producenta. Wszyscy, którzy rzucili zdjęcia dzisiaj, są producentami treści. I to powoduje, że jesteście zupełnie inaczej postrzegani. To was ktoś czyta, bo prezentujecie swoją mikroeksperckość w jednym poście. Zróbcie tych postów 100 w swojej tematyce. Będziecie mieli zaproszenie. Zobaczcie, czemu wy tam siedzicie, a Marcin miał się wystąpienie przed wami, Kujanek? No bo gdzieś tu się chłopaki zakolegowały. Widać, co Marcin robi. Marcin pokazuje, co robi. Dzięki temu to on jest ekspertem tutaj na środku, a nie ktoś z was. Te role pewnie się zmieniają, ale dzisiaj on był ekspertem. Jak będziecie mieli pytania o remont, pójdziecie do niego. Opinię ekspercką, pójdziecie do niego. I tak dalej, wybudowanie opinii eksperta. Ma to sens? Michał powiedział, żeby pokazywać, czym się zajmujemy i być ekspertem, nie? Mówić ludziom, co robisz. To jest za mało. To jest pierwszy krok. Mamy to? Jaki jest pierwszy krok? Mówisz ludziom. Co? No mówisz ludziom. Prywatny Facebook do celów biznesowych. Twój ruch. Pokazujesz. Tak. Powiedz, co robisz. To jest banał, ale 90% osób w tej sali tego w ogóle nie robi. Więc jeszcze... Mogę się zapytać? Bardzo proszę. Tak. Jest takie stare rosyjskie przysłowie. Ciszy budziesz, dalszy jedziesz. Czy znasz konsekwencje? Ja nie znam znaczenia tego zdania w ogóle. Nie? Aha. Ciszej jadziesz, to jest już inne pokolenie. Ja też tak patrzyłem. Natomiast albo my się do tego dostosujemy, tak, że dzisiaj się tak żyje, tak, albo po prostu sobie będziemy żyli tak, jak żyliśmy. Słuchajcie. Albo nas pomną, albo... Zobaczcie, to zdanie jest tak aktualne, jak moja wiedza na temat rosyjskiego. Ale myślę, że podświadomie chyba coś zrozumiał, tak? Tak, że
Ja to sobie w swoim tonie. No, to jest mój tata, który mówi, no pokorne ciele, dwie matki się trzeba ostrożnie. Ale, niedobre! Stare, nieaktualne! Nie odbieraj tego jakby do mnie, tylko generalnie taka jest. Mentalność. Ja znam na tej sali. To jest genialne zdanie. Mówisz, generalnie, a i tak mówimy o twojej projekcji. No dobrze. Dobrze, niech to będzie moja projekcja, bo rzeczywiście nie mam, nie mówię, czym się zajmuję, ale z drugiej strony jest coś takiego jak wartość. I uważam, tak, że to warto. I to jest drugi punkt. Zgadza się. I teraz tak, wartość uważam, że na dłuższą metę, jeżeli robisz coś profesjonalnie, jesteś w tym dobry, to ludzie ciebie odnajdą. I teraz, posłuchaj, jeżeli stworzysz, bo ty jesteś po jednej stronie jakby, czyli pokazujesz całego siebie i wszystko to, co robisz. Natomiast wielu ludzi w określonym wieku, z określonymi doświadczeniami, na przykład woli trochę mniej tej ekspansji, a budowanie innego rodzaju relacji osobistych, nie przez Facebooka, nie przez social media, tylko osobiście. I teraz mówię, że i są tacy, i tacy. Kwestia jest charakteru i umiejętności odnalezienia się, tak? Do mnie trafiają ludzie w trochę inny sposób, tak? Dobra, czy trafia... To tu jest chyba wizja skali biznesu, moim zdaniem. Tak, i też jakby zadowolenia z tego, co się robi. Twój biznes będzie 24 godziny działał. Ja, tak jak Jacek, mam taką wizję, że chcę 8 godzin pracować i potem mieć spokój, nie? A czy masz 8 godzin? Proszę? A czy masz 8 godzin? No bo tak sobie założyłem. A może, a chcesz mniej? No chciałbym mniej. A chcesz robić to samo, ale za topem pod palmami? Nie. Dlaczego? A co lubisz? Właśnie takie rzeczy proste. Wolisz Mazury? Nie, bo chodzi mi o to... Nie, mogę? Bo że... mamy mało czasu, więc ja muszę to przyspieszyć. Załóżmy tak, wy bronicie swoich przekonań, to jest super, szacunek, ale pozwólcie mi pokazać moją perspektywę i weźcie sobie z niej co chcecie. Albo nic jej nie bierzcie. Nie? Mamy za mało czasu, żeby mógł wasze obiekcje zbijać, to są oczywiste, proste, te same pytania otrzymuję cały czas. Znacie ten lewar, prawda? Wszyscy go używacie, lewar dźwignia, tak? Tak. Ja mam tutaj dźwignię, jedną z wielu, jaką jest internet. Pokazuję, co macie zrobić. Punkt pierwszy, powiedz, co robisz w mediach, których używasz. Punkt drugi, świetnie, Jacek, mówisz, wartość, daj ludziom wartość, tak? Jeśli ja daję wartość 3 osobom, które znam, a nauczę się dawać wartość za pomocą internetu 100 osobom, które znam, to mój impact, misja i to, co po sobie zostanie, jest znacznie większe. Przychodzą lepsze lidy, lepsi klienci, ciekawsze okazje. Tak to działa. Kropka. To są fakty. Tak to działa. Powiedziałeś, że ekspert koszt to jest za mało. Tak, bo ludzie uważają, że ekspertem jest ktoś, czy którzy chcą być ekspertami, że mam zdjęcie w gazecie, wrzucę je na Facebook, zobaczę, jaki jestem zajebisty, tak? Tak jest bardzo często. Albo wrzucają zdjęcie swojej nagrody, albo zdjęcie z prezydentem, albo zdjęcie, nie wiem, z Dodą. To jest przykład podpinania się pod ekspertów. Dla mnie prawdziwa eksperckość wynika z doświadczenia. Wy macie doświadczenia w nieruchomościach, w tym wszystkim, co robicie. Ludzie nie wiedzą, że tak można działać, więc macie więcej wiedzy od nich. Więc przez tą różnicę powodujecie, że oni do was przychodzą jako eksperci. Jak ja zrobię 0 flipów. Jak ktoś z was zrobił 1, to ja chcę pójść do was na szkolenie. Tej osoby zrobiła 1 flip. Nie do osoby, która zrobiła flipów 100, ale 1, bo mnie interesuje, jak zrobić pierwszy flip, a dopiero później chcę moją wiedzę rozwijać. Tak? Pytanie mam. No bardzo proszę. Okay, w takim razie jaki kontent wrzucać tam na ten doskonałe kontent, pytanie. Czy, no bo... Doskonałe pytanie. Mogę wrzucić tego prezydenta, nie wiem, z nagrodą złotego kasku, tak? Tak. Ale z tego, co czytałem książkę, którą zresztą też wydałeś, Eklunda, to różne rzeczy wrzuca kontent, tak? I teraz ja mam wielki problem, co ja mam wrzucać, nie wiem, czy zdjęcie z dziewczyną, czy zdjęcie z psem, czy już się tłumaczę. Z pośrednikiem, gdzie idę na mieszkanie. Już się tłumaczę. Zdjęcie ze mną. Słowem kluczem jest... Zdjęcie, jak ostatnio się zaczęły pojawiać, aktu notarialnego. Dobra, kluczem do tego wszystkiego jest to, co powiedział Jacek, wartość. Macie ludziom dawać wartość i często ludzie nie rozumieją, czym jest wartość dla odbiorcy. Dla mnie wartość dla odbiorcy jest rozwiązaniem jakiegoś jego problemu. Czyli jeśli robisz sprzedaż mieszkań, swoich czy czyichś, to musisz pokazać komuś, kto nie ma tym w ogóle pojęcia, jak to mieszkanie ma sprzedać sam. On tego sam nie zrobi. Bo takich osób, które same coś zrobią za was, jest 1 na 100. Ja taki jestem. Przeczytam, zobaczę, nie trzeba mnie motywować, zrobię to sam. Ale 99% osób nie chce tego robić. Tak? No tak jest właśnie. Więc macie sobie wypisać listę problemów waszych klientów, zarówno osób, które mają mieszkania, chcą je sprzedać, albo osób, które nie mają mieszkania, chcą je kupić,
i on, obie grupy będą do was przychodziły. Zapytałeś o Eklunda, że on tam rzuca zdjęcia psa z wakacji itd., itd. Ale on sobie przeplata różne treści. Masz książkę też Josha Altmana w ręku. To jest zupełnie inna strategia używania Instagrama. Josh Altman rzuca tylko i wyłącznie zdjęcia nieruchomości. Tylko i wyłącznie. Eklund na 5 zdjęć ma jedno, dwa zdjęcia nieruchomości, a reszta jest jego życie prywatne. Jeden i drugi buduje swoje brandy. I to jest okej. Okay. Wybierz sobie ścieżkę, która ci pasuje. Jeżeli ja na przykład rzucam post o marketingu, to nie mówię, hej, jestem zajebistym marketerem, ale mówię, jak ty możesz stać się efektywnym marketerem. Albo jak ty możesz wydać książkę. Albo jak ty możesz być ekspertem w jakiejś dziedzinie. Tak? Ja tutaj jeszcze przepraszam. Bardzo proszę. Według mnie nie chciałbym tutaj może nikogo obrażać. Obrażaj, ja się wybronię. Ale w tej chwili mam wrażenie, że nie jest taka tendencja, że wszyscy są we wszystkim ekspertami. I po zrobieniu, tak jak mówisz, kilku flipów, nagle się okazuje, że no, już jesteśmy na fiszu eksperckim, tak? A także nie jest. I piszemy książkę. Przepraszam, ale dzisiaj no, wszyscy piszą książki, tak? I, no nie wszyscy, bo w tej sali napisałem książkę tylko ja. No dobrze, ale... Marcin pisze. Protest trwa. Ale powiem tak, znowu cytuję tu pewne powiedzenie. Po polsku, po angielsku. Po polsku. Po hiszpańsku. Nie trafisz, nie pchaj się na afisz. I to jest znowu gdzieś tam projekcja może moich rodziców. Tak, ja oczywiście, mam dużo, tak. I mam dużo obiekcji do... Myślę, że jestem w wielu... no w tej dziedzinie na tle, powiedzmy, przeciętności wyżej niż ja, tak. Nie jeden, tak? Okay, dobra. Jedna osoba na tej sali. Dobra. Natomiast bałbym się określić siebie grubo ekspertem. Jacek, tak? Właśnie to zrobiłeś. Się kojarzy z kimś, no dla mnie trochę nieosiągalnym, tak? Autorytetem. Dobra, okej, tak? Okej. Jak brzmi pytanie? Nie, to nie jest pytanie, to jest stwierdzenie. A, okej, twoje stwierdzenie. Tak. Okej, szanuję. Tyle. No, przestrzegam, nie wiem. Okej, okay, super. Siebie, tak? Jacek, okej. Okej. Określania eksperckością, tak? Dobrze, okej. Nic mi do tego. No dobra, jedźmy. Jedziemy dalej. Instagram. Znacie narzędzia? Facebook, Instagram, YouTube, webinary, mailingi, tak? Znamy to. 5 narzędzi. Tak. Które wybrać? Facebook, która nam najbardziej odpowiada. Dokładnie tak. Aha. Które z pięciu? Jak się ich nauczyć, jak się chciałem zapytać. Właśnie. Bo ja nie funkcjonuję w tym ogóle. Krok pierwszy. Załóż konto. No to zrobię. No daj znajomych. Na jakim medium? Na Facebooku mi kazali. Czy jest tam informacja, jest tam twoje zdjęcie? Nie. Zrób zdjęcie. Zrób to teraz. Nie, w życiu. Więc po co pytasz, jak i tak nie zrobisz? Nie, zrobię, tylko właśnie... Zrób teraz. Chcę się do tego przygotować. Zrób teraz. No nie, no bo nie mam zdjęcia. No zrób zdjęcie teraz. Zawsze można zmienić. Nie, tam nie. No właśnie. Ty tego, jeśli tego teraz nie zmienisz, tego nie zmienisz nigdy. To znaczy, uwaga, nie krytykujcie za Facebooka, że Facebook nie jest twoim medium. Nie skazuj to konto w ogóle. Jeszcze. Nie, nigdy nie będzie. Czyli no, ono służyło mi tylko po to, żeby poznać na przykład ludzi tam... Podglądać. Nie, podglądać nie. Nie kazali mi, ponieważ było spotkanie powiedzmy tam klasowe jakieś, tak? No i tam się musiałem z nimi kontaktować. Dobra, okej. Okay. Skasuj Facebook. Mówimy o biznesie, a nie o życiu klasowym, prywatnym. Każda moja aktywność z aktywnością biznesową szanuje wasz czas jako przedsiębiorców i tak ja podchodzę do mojego życia. Moje aktywności online są biznesowe. Teraz jest na live kilkaset osób, kilkadziesiąt, Marcin? No dużo. Prawie 100. Teraz o nas więcej osób online u mnie na moim koncie prywatnym, pozdrawiam was, udostępnijcie, jak wam się podoba, niż w tej sali. Więc ja mogę chodzić po małych spotkaniach, na przykład w Łodzi, a mogę robić to samo, równolegle, na dużym medium, jakim jest mój Facebook. Tam jest 0 złotych marketingu. Teraz ludzie słuchają, co robię, widzą mnie, jestem ekspertem, bo mnie słuchacie nieodwrotnie i pokazuję, jaki jestem. I to im pasuje, albo nie pasuje. I to powoduje też, że jedni was jeszcze bardziej kochają, a jedni jeszcze bardziej nienawidzą. Nie macie w ogóle środka i to jest piękne. Bo łatwo wam określić, kto was wspiera, a kto nie. Ma to sens? Tak. Dobra. Jakiego medium używać? Jakiego chcecie, bo lubię, że go używacie. Na początku jest checklista. Załóż konto, wbrew pozorom wiele osób tego nie robi i dziwi się, że to nie działa u nich. Uzupełnij zdjęciami, to są banały. Nawet moi widzowie tego nie robią. No może nie wszyscy, ty to robisz. Napisz, czym się zajmujesz. Daj grafiki pokazujące, czym się zajmujesz.
Zobaczcie sobie na zdjęcie Marcina profilowe. Co tam jest? Akt notarialny i kluczyk, prawda? Już nie. A na początku tak było? Było. Pamiętam, bo Marcin był u mnie w Mastermindzie właśnie jak komunikować siebie online i powiedziałem, no wrzuć zdjęcie z kluczem albo z aktem notarialnym. No wrzuć się. Kujanek nieruchomości. Tak jest w mojej głowie komunikat zapisany. Kropka. Ma to sens? Ma. No. Dobra. Ale robimy kilka rzeczy na raz. Podaj konkretne przykłady. No ja na przykład, tak, no Michał nieruchomości, oprócz tego pracuję w korporacji, robię na szydełku, to są zupełnie... No i meble jeszcze. Dobra. Meble. Teraz jeszcze meble. Dobra, kluczowe pytanie. O, właśnie, teraz jeszcze meble. Tak. Dobra, kluczowe pytanie. Co jest twoim celem biznesowym? Zarobić jak najwięcej kasy. Ile dokładnie? Tak, żeby mogła sobie żyć i nie musieć rozstrzygać. Nie wiem, jakie są, nie wiem, jakie są twoje koszty. Ogromne. Nieskończone. No. Określ mi jakiś, daj mi jakiś parametr finansowy, powiem ci dokładnie. Na miesiąc czy na... Jak chcesz. Ja nie wiem, czy ja mam odwagę, proszę powiedzieć. No tak. I tak wiemy, że powiesz, więc zrób to szybciej. No dobra, no nie wiem, 500 tysięcy. Super. Ale ile, w jakim czasie? W jakim okresie? Czy ty w ogóle w to wierzysz? Nie. No właśnie, więc skupmy się na celu, który wierzysz. No nie wiem, no 10 tysięcy. Jak masz imię? Ela, ile chcesz w lutym zarobić na Facebooku? Na Facebooku i wyczytać. Tak. 20. 20 tysięcy, tak? W jaki sposób to zrobisz? Dzięki Facebooku. Właśnie, jakbym wiedziała. To jest to samo. Jakbym wiedziała, to by mnie tu nie było. Ja ci w tym pomogę, dokładnie bym chciała zrobić. Mamy 5 mieszkań do sprzedania. Tak. Ja nie chcę na mieszkaniach, ja chcę budować siebie. To jest case Eli. To jest mój case. Ela, luty, ile kasy na twoim koncie, prywatnym, nie masz wspólnym, prywatnym? Ile mam? W lutym i wynikających 20 tysięcy. Tak. Dobra, to jest ten cel. Tak. Musimy się cofnąć, żeby pokazać cały proces, tak? Znaczy ja mam teorię, że trzeba dużo publikować. Nie. Nie, no trzeba publikować mało, ale mądrze. No. Tak samo jak wy to robicie w nieruchomościach. Nie? Właśnie nie robimy. No, robicie mądrze. To jest tak pytanie, jak często według ciebie, jeżeli mówimy o naszych nieruchomościach, tak? Bo tak? To jest nasz biznes główny tutaj. Jak według ciebie powinny być te posty często umieszczane? Bo tak jak to w ogóle ma znaczenie, umieszcza, tak? Bodajże chyba 3 czy 4 dziennie. Podam ci mega odpowiedź, która rozwala system. No. Post umieszczasz, jakby napisałeś. Mhm. No tak. Nie, to jest wow. Nie, to nie jest wow. To jest wow. No, tak jak jest, prowadzisz bloga, no to umieszczasz, jak napiszesz. Są teorie, jakiej godzinie, jaki tytuł, nagłówek i tak dalej. Nie. Jeśli ten post daje wartość odbiorcy, czyli on chce go dalej udostępnić, no to on to zrobi. Jeśli nie ma tam wartości, on tego nie zrobi. Kropka. A tobie chodzi o to, żeby mieć darmowe zasięgi, czyli, no, mówię o tym początku, statystyka. Poszerzenie prawdopodobieństwa trafienia tego totolotka. Kiedy publikować? Kiedy chcesz. Jak też jest dobra, oni ją dalej puszczą. Jakie może być kryteria spełnione? Checklista. Dobre zdjęcie. Czym jest dobre zdjęcie? Ewa, jak wyglądało twoje pierwsze zdjęcie z książką dzisiaj, a jak wyglądało drugie zdjęcie z książką? Drugie zdjęcie było fajniejsze, bo więcej. Dokładnie powiedz, czym się różniło pierwsze od drugiego. Były żywe istoty na nim. Zobaczcie, może niech ta książka będzie symbolem waszego mieszkania, nie? Robimy zdjęcie książki, robimy zdjęcie mieszkania, tak? Mhm. Możemy tą książkę położyć na tutaj obrusie, zrobić zdjęcie, wrzucić, tak? A możemy to zdjęcie zrobić w ten sposób. To jest zupełnie inne zdjęcie. Jeszcze raz? A robisz zdjęcie? Robimy zdjęcia. Ja mam to wyćwiczony, to mina dobry 5. Blenda met 8. Nie mówię, że macie być na tych zdjęciach. Zobaczcie, jak wyglądały zdjęcia Marcina, wręcz stokowo. Ok? Mam klienta, który poprosił mnie o audyt swojej aukcji na Allegro. No, po prostu robi zlewy. Zlewy. I ma tak wypieszczone zdjęcia, że one wyglądają nienaturalnie. I ja mu zarekomendowałem, rób zdjęcia telefonem, żeby tam było widać niedoskonałości ludzkie. Zresztą ty jesteś tym panem Marianem, który te zlewy tam robi na wiercenie, tam pan Krzyś, nie? Tam pani Jola to streczuje. Pokaż, że jest prawdziwa firma. Jak sobie wejdziecie na Alibabę albo AliExpress, zobaczcie w dostawców, którzy robią różne rzeczy w Chinach, tam nie ma pięknego, spreparowanego zdjęcia, jest zdjęcie z jakimś kalkulatorem, jakiejś wielkiej hali z włóczkami i jakimiś tam materiałami. To zwiększa autentyczność tego przekazu. I znowu, jeśli używacie Facebooka, to Facebook wymaga tego, żeby robić opowieści, a nie tablicę informacyjną. Tablica informacyjna to jest co? OLX, nie Facebook, a wiele osób myśli to jest to samo. Mamy to? Jeszcze raz. Jak dajecie ogłoszenie sprzedam mieszkanie, dajecie na przykład na OLX, autodomy czy jakieś inne gratki, czy na Gumtree.
mówicie, mieszkanie metrów 100, tam parter, okolica jakaś tam cena taka do negocjacji. Kontakt, pośrednikom dziękuję, nie? Takie ogłoszenie. I tak mówią wszyscy. A jak napiszecie story, historię w tym ogłoszeniu, konwersja może będzie mniejsza, czy będzie mniej telefonów, ale będą osoby, o jakie wam chodzi. Ale już wtedy nie na Oliwie. Na przykład historia tutaj 5 lat temu. Tak? A pytanie czemu nie tu, nie, czemu pytanie nie tu i tu i tu i tu i tu? Czemu nie tu i tu? Jaką historię? Właśnie. To jest jeden przekaz. Znacie Kasię Górzędowską? Tak. I jak ona komunikuje swoje rzeczy? Kasię Górzędowską. Kasię Górzędowską. Na pewno pokazała, co robi. A czym? A co łączy Kasię Górzędowską i mnie? Książka. Nie, że ja jej tego nauczyłem. Ale oni to wnieśli na kolejny swój wyższy poziom. Ja pokazałem narzędzia Basic, oni to zrobili. Kasia ma książkę, Marcin zaraz będzie miał książkę. Komunikacja na Facebooku taka i taka. Facebook Live Marcin, Kasia Facebook Live. Przypadek? Nie sądzę. Weszło, weszło. Ale to są fakty. To są fakty. Kasia, jak nas oglądasz, to pozdrawiam. Dziękuję, to udostępnij. Serduszka, serduszka. Zaoszczędziła 60 zł. I procedura jest. Kasia kupiła do Sharpmana. Tak. Promocji 201. Przed sprzedaży. I teraz, jak sobie te wszystkie elementy razem nałożycie, to widzicie eksperckość i okazje do was przychodzą. Ja nie lubię mieć biznesu, gdzie ja muszę za nim łazić. Ja chcę, żeby to do mnie przychodziło. Kasia, pozdrawiam. Widzicie? Widzicie? Kasia Korzetowska jest teraz ona na tym. Ona jest ciągle online. Nieprawda, nie jest ciągle online, ale. Zobacz. Jak ona jest online, to ty bardziej, bo ją oglądasz. No. Ale to ona jest producentem, a ty konsumentem. To ona ci sprzedaje siebie, swoją wizję, swoją osobę i ty jej płacisz swoim czasem. I mam nadzieję, że również udostępnieniami. A czemu nie zawsze? Tak. Nie wiem, nie. Bo ja zawsze wchodzę na wszystkie jej posty. Ale na większość? Nie, na większość. Jaka była jej ostatnia nieruchomość? Nie wiem. Na pewno? Ty było wystrzeżenie, to nie wiem. A, ale już tam widziałam zdjęcie, że to było. Widzicie? To się już dzieje. I to jest. To jest też to, co mówiliśmy na początku, że jest ten moment skali, kiedy się przepełnia i wtedy ma to trochę sens. Bo w tym momencie, kiedy jeszcze nie mam. No tak, ale żeby mieć aż ten pierwszy krok. Właśnie! Dobrze, zgadzam się. Tak. Na przykład ta okazja, którą teraz mam i metoda, którą wykorzystuję, żeby teraz tę okazję zabrać, którą mam, nie mogę tego opublikować, bo zdradzę swoje intencje i przypadnie mi okazja. Ale zobaczcie, czemu myślicie tak czarno-biało, 0-1? Jest tyle sposobów na zakomunikowanie tego, co robisz, że szok. Daj mi jakiś... Cicho, bo ciekawie mówi. Ty, cicho, bo mówi ciekawie. No tak mówię. No właśnie. Bo to działa. Dajcie mi jakieś konkretne pytanie, bo ja chcę, żebyście mieli konkretne narzędzia, jakie się wdrożycie. Ja nadal mówię, jak te 20 tysięcy. Dobra. Ja mam taki problem. A poczekaj, jeszcze dwie dni musimy zarobić. No. 1 luty, ostatni luty. Kurde, jest 27 dni teraz, a nie 31. Zróbmy 18, wiesz co? No dobra. Tu jest ten cel. Wracamy do początku. Ale z czwartego wyjeżdżam. Więc musimy się 4 dni wyrobić. Ela, możemy zrobić tysiaka pierwszy tydzień? No. Dobra. Co możesz mi dać, za co ja ci zapłacę, tysiaka? Co ja ci mogę? Tak. Boże, ale to tak publicznie? Dawaj. O, krzesło zrobiłam ostatnie, bardzo ładne. Tak. Czy mogę to krzesło zobaczyć na Facebooku? Tak. Jak ono wygląda? No zobacz na Facebooku. Nagrobię teraz live na Facebook. No Jezu, no ja mam teraz pokazać. Ja mam cię opisać, tak? Zobaczcie, jesteśmy w odległości 5 metrów od siebie. Ja nie i Poczekaj, zaraz będziesz. Robisz krzesło, tak? Jakie ładne. Ja może chcę krzesło, tak? Mówisz tak, ja nie mam Facebooka, teraz bo jest zajęty mój telefon live'em. To czemu siedzisz, a do mnie nie podeszłaś, nie pokazałaś mi zdjęcia? I dalej siedzisz. Ale już wszyscy. Nie. No bo kupię, ma kasę. Poczekaj. Ale to są pośrednicy, z prowizją zrobią. Chodź, ale wiesz, tutaj zobaczyć 150 osób, jest na to gotowa? Ja lubię być słabna. Czekaj, tylko i to się dzieje wszystko live. Ma parcie. Zobacz, tam cię ogląda ponad 100 osób. Hello! Gdzie cię można znaleźć? Na Facebooku, na Instagramie. Ale co mam wpisać?
Moje konto osobiste Elżbieta Rzepka. Mój fanpage 4 dekory. Jak? 4 dekory. Jeśli jestem obok ciebie, a go nie słyszałem dobrze, to oni tym to bardziej. To znaczy, że mam wadę wymowy. Nie, że muszę cicho. Boże, ja nie umiem krzyczeć, ale pokażę ci krzesło. Brzydko. Tak? Nie podoba mi się. Ale ma duszę. Jak to? Nie podoba mi się. No to na nim zabija. Na pewno ci się podoba. Nie. No widzicie. Nie. Pokaż wszystkim. Świetna reklama. No. Tak, ale nie wiem, Marcin. Jesteś spalona. Ty nie wiesz, że będziecie bo pozepsujesz, pozepsujesz. Żeby lajkowali. Lajkujcie. A nie lajkują tutaj kolana, Ela, wiesz, teraz. Ela, powiedz, że to jest to krzesło, słynne krzesło. To jest właśnie to jedno, jedyne na świecie. Teraz, poczekajcie. Nie obejmij mnie tak blisko. Poczekajcie. To, co tu się dzieje, to jest przykład tego, jak będziesz sprzedawała online. Ja właśnie nie umiem tego robić. Posłuchaj. Musisz mówić głośniej, mhm. Również na Facebooku. Wyraźniej, również na Facebooku. Mhm. Jak chcesz krzesło, to na nim usiądź i je pokaż, że to ty je zrobiłaś. Naprawdę, mam pokazać to kolano? Krzesło. Podoba mi się jej kolano? Lajkowanie mi się? Pokaż kolano! Ja z tą książką. Podejrzewam, że ja bym czytał więcej książek niż twojego krzesła, gdybym tą książkę na krześle ułożył odpowiednio. Mm-hmm. Na pewno. Tak, a to udostępniłeś? No to kooperacja. A czemu nie? To udostępnij. I to macie dokładne sposoby generowania ruchu na Facebooku za darmo. No tak, na pewno musimy współpracować ze sobą, tak? To jest przykład. Poczekajcie, dajcie mi przeszły bez mało czasu. Tu jestem teraz influencerem. Mam społeczność znacznie większą niż wy wszyscy w sumie, pewnie. Na pewno. Daję ci ekspozycję na mojej grupie. Mhm. A ty tego nie umiesz wykorzystać. Więc musisz zdobyć umiejętność prezentowania siebie na grupach, które mają zasięgi. Mhm. I teraz, to jest jak skup nieruchomości. Można kupić za 0 zł, 0 własnego wkładu. Jakieś tam metody są, pewnie wy je znacie lepiej niż ja. Tak samo może być marketing, mając 0 friendsów na Facebooku, idąc do osób, które mają te zasięgi, kropka. Ale jak to zrobić sprytnie? Nie przekonałaś, chciałaś mi to sprzedać? Ja nie chciałam, że ty chciałeś kupić. Ja już nie chcę. No właśnie. Ale to nie ta zmienna jest, a nie facet. Ale zobacz, tam, to nie jest moja potrzeba, jestem konkretnie, nie podoba mi się, nim to nie jest dla mnie. Live. No live, ja nie... Tu jest Facebook Live, to jest kilkaset osób, które teraz to oglądają. Jestem tak jak Jacek, no. To znaczy? Tiszej jedziesz, dalsze budiesz. No. Ja wam pokazuję metody, ja nie zamierzam was przekonywać do tego dziennika. Ale ja wierzę Marcin, w twoje ja mam metody. Wiem. A ile masz lat, Marcin? Jeszcze się a jakie to ma znaczenie? Nie, to jest moja ciekawość, tylko a po co ci to nie ma znaczenia. Do czego je potrzebujesz? Żeby zaspokoić swoją ciekawość. Zbyt mały powód, żeby to powiedzieć, jak pan. No to trudno. To nie, to był przykład metody prowadzenia rozmowy. Według mnie rozmowę prowadzi ta osoba, która zadaje pytania. Rozumiecie różnicę? Tak samo sprzedaży. Każdy z was to pewnie wie w przypadku nieruchomości. Że zadawaj pytania klientowi, który chce mieszkanie sprzedać albo wynająć. On wam dała prawdziwy powód. Tak samo wy pytajcie swoich ludzi, czego potrzebujecie, co mogę dla was zrobić. Czy możesz udostępnić, czy udostępniłeś. Mhm. Czy na live jest Kasia i tak dalej, i tak dalej. Pytaniami zbudujecie zaangażowanie. Darmowy ruch. Dobrze. Tak? Czyli zapytaj, czy to krzesło wam się podoba? Pracowałam nad nim przez 3 lata. Jakie 3 lata? No ja nie wiem ile. Jakie 3 lata, matko. Ale zrób tego historię, pokazując w innym kontekście zupełnie to. Marcin, podoba ci się moje krzesło? Michał, przepraszam, to jest tyle Marcin, bo ja już jestem tu. Ela, czy chcesz, żeby o twoim krześle pisały wszystkie media w Łodzi? Nie. No. Ela, ty sobie usiądź. Dziękuję ci, Marcin. Prosty case. Słowo krzesło, włóżcie sobie wasze produkty czy usługi. Ja bym zrobił tak, że to chcę, jeśli to ma być firma w Łodzi, wziąłbym to krzesło i robiłbym sobie z nim zdjęcia w najbardziej znanych miejscach w Łodzi, bym zapraszał znanych ludzi, żeby sobie krzesło usiedli, robiłbym z tego live'y, 0 zł marketingu i później pisałbym o tym gazety, najsłynniejsze krzesło w Łodzi. Jak można pricing podnieść? Nieskończoność. Rozumiecie? Ja mam do ciebie pytanie. Bardzo proszę. Chyba masz taki jakiś... Ja potrzebuję wody. Wojnyczukiem chyba, tak? Gary Wojnyczuk. To jest, tak. Tą książkę wydaliśmy tutaj w Polsce. Tak. On chyba coś mówił ostatnio, nie wiem czy ostatnio, czy wcześniej na temat... Generalnie potrzebuję. Taki, ty przed chwilą użyłeś tego słowa. I tak powiedzmy z niewielkimi zasięgami. Tak? Nie taki super guru, tylko... Czeka na pytanie. I jak do nich docierać przede wszystkim i co im zaoferować? Do influencerów, tak?
do osób wpływowych, które mają zasięgi. Tak, dokładnie. Dobra. Tak, niezbyt, no, nie jak Szafrański, to powiedzmy, no... A czemu nie? A czemu nie? No to Szafrański już nie przyjmuje, kurczę, do swojego wyglądania. On już ma napisane. Tam, kurczę, a może chce, żebym się z nim zapoznał? Bardzo chętnie. A dlaczego mam to zrobić? O, dobre pytanie. Więc mi odpowiedz. Okej. No, czekam. A, mam ci powiedzieć. No, co się ty? No, powiem ci, że mnie zaskoczyłeś. Nie wiem. Więc się przygotuj z 15 propozycjami, odrzucę pewnie 14, a może jedna będzie dobra. A może zobaczę twój wysiłek i razem wymyślimy 16. A może nie będzie potrzebne, bo docenię tylko twoją pracowitość i cię zapoznam z Michałem jutro. O was na Facebooku połączymy się, znamy prywatnie z Michałem. A może dlatego, że ja mam temu pokazać, jak odnotuj takie krzesło. On nie robił na swoim blogu. Ale upewnij się, że on tego potrzebuje, bo ja myślę, że to nie jest jego problem. Jak masz dać krzesła? Słuchaj, na zasadzie, nie wiem, na zasadzie wysyłania jakichś wiadomości na to są narzędzia. To są narzędzia. On odbiera każdy odbiera telefony, maile i jakieś wiadomości prywatne, tak? Aha. Ale nie każdy odpisuje na nie. Okay. Tobie chodzi nie o wysłanie wiadomości. Marcin chyba to wideo kliknęło. I chodzi o właściwy kontekst. Dobra, zróbmy na przykładzie konkretnym. Co ja mogę dla ciebie zrobić, czego potrzebujesz ode mnie? Co mogło pomóc swojemu biznesowi? Mojemu? No. No. No tak, ten dzień tak długo leci do końca stołu. Słuchaj, no po prostu w jakiś sposób, nie wiem, wykorzystać tak naprawdę Facebooka do tego, żeby pan sprzedać na dzień dzisiejszy do tej pory. Daj mi konkretny problem do rozwiązania, konkretny case. Mieszkanie numer na ulicy Piotrkowskiej 15 mam mieszkanie, tak? Powiedzmy, mam mieszkanie, nie wiem, na ulicy Zielonej w Łodzi na Małutach i zaczynam go je sprzedawać. Tak? Dobra, jakie aktywności do tej pory wykonywałeś, żeby je sprzedać? Żadne, bo dopiero kurczę to mieszkanie skończyliśmy. To nie ma problemu. Wczoraj robiliśmy zdjęcia. Nie, to nie jest problem. Bo dopiero jak użyjesz metod, które Michał ostatnio zauważył, dopiero jak użyjesz swoich metod, które nie działają, przyjdź do mnie po więcej. No tak, ale ja bym chciał swoje metody wykorzystać, żeby już po prostu działać na innym poziomie, bo do tej pory tam działam na jakimś tam poziomie, chciałbym wejść na poziom facebookowy. Tak? Dobra, na Facebooku nie masz znajomych. No to ci powiedziałem, bardzo mało. No ilu przychodzi? 50? 40. Dobra, zrób do końca tygodnia 300 znajomych. Okej. Okay. Odnajdź wszystkich mieszkańców Łodzi, których znasz z podstawówki, ze szkoły, znajomy, znajomego. Zapisz się do grupy. Nie, inaczej, wróć. Nie rób tego. Znajdź grupy, które zrzeszają ludzi z Łodzi. Załóż fanpage Piotrkowska 15, a Piotrkowska od 1 do 38. No zrób to. I tam niech ludzie się sami dodadzą. Zrób event. Lub open house z domowymi drinkami. Użyj metody Kruna. Robisz open house u siebie? Nie. No znowu, to jest, mi się wydaje, że tak oczywisty mechanizm, że wy go znacie, wy go nie znacie. Wiecie, o tej książce wyglądacie? Znaczy, w Polsce się nie robi takich, znaczy przynajmniej ja się... Tym bardziej to zrób! Ja się nie spodziewam. Wasza się robi. Robi się. Oczywiście się robi. Ja robiłem. Znaczy, robi się może, nie wiem, no ja przynajmniej to tak odbieram, nie wiem, na jakieś ekskluzywnych osiedla. Dobra, zobacz, ekskluzywne osiedle, mieszkanie 300 metrów, nie? Mhm. Ile ma twoje mieszkanie metrów? 60. Dobra, więc niech w twoim mieszkaniu będzie kola i chipsy z Biedronki. Jaki problem? Wydasz 200 na to. Ale na czym to polega? Książka Fredika jak na sprzedaż. Mam chyba jeden egzemplarz tam z tyłu. On dokładnie opisuje, jak za pomocą open house'ów sprzedaje nieruchomości. Czemu wy nie możecie robić open house flip, nie? Można. No można. To jest kolejna metoda. I tych jest metod 15 i żadnych z nich nie robicie. Bo szukacie chyba jakiejś innej, albo wydaje wam się, że trzeba mieć pozwolenie, metodę, narzędzia, pieniądze. Jakie macie pytania? Jak sobie wygospodarować czas? Bo ja się łapię na tym, gdzieś tam bardziej świadomie komunikuję się facebookowo. I brakuje mi trochę czasu, bo mam za dużo po prostu biznesu, tak? Tych inwestycji, tego wszystkiego i brakuje mi może inaczej determinacji, żeby zrobić to tak jak na przykład Marcin. Dobra. Będzie, mogę tutaj wodę poprosić do mnie? Dziękuję. Tak, tak. W jaki sposób komunikowałeś to wydarzenie dzisiejsze? Konkretnie. Konkretnie? Rozesłałem na grupy związane z nieruchomościami. Poczekaj, stworzyłem wydarzenie. Czekaj. Wysłałem mail dwa razy. Poczekaj. Właśnie w szczegółach jest esencja. Nie ile rzeczy zrobiłem, tylko jakie zrobiłem. Jak? Założyłeś spotkanie na Facebooku, tak? Tak, tak. Czy zaprosiłeś tam swoich wszystkich znajomych? Wszystkich znajomych, którzy się interesują tą tematyką. Czyli nie wszystkich znajomych? Wszystkich nie. Właśnie, pierwszy błąd. Zaproś wszystkich i oni nie są zainteresowani, zaproszą kogoś, kto jest zainteresowany. Nie? Ja łowię ryby, wy nie łowicie. Was do grupy zaproszę, poza tym jest waszym szwagrem, który łowi ryby. Proste. Tak to działa. Punkt pierwszy. Punkt drugi. Co jest twoim celem robienia tych spotkań?
Integrowanie środowiska, budowanie jakiegoś tam swojego wizerunku i tak. Tak. Dlaczego na zdjęciu banerkowym z tego wydarzenia nie było twojego zdjęcia, mojego i Marcina? Bo tak nie robię. Nie zacznij to robić. Budujesz wizerunek Marcina i siebie. Tak? Co jeszcze można było zrobić inaczej? Ja nie mówię więcej czasu, tylko dokładnie tyle samo, co z tego co czasu zużyłeś. Mówiłeś, udostępniam na innych grupach, tak? Tak. Co dokładnie zrobiłeś w udostępnieniu? Dałeś udostępnik. Napisałem jakimś rekomendacją, że rekomenduję. Co dokładnie napisałeś? Musiałbym sprawdzić. Michał, umówmy się, napisałeś, hej, polecam, bądźcie, pozdrawiam. Tak, coś takiego. Szef Marcinów. Jaki jestem w ogóle mentalista, guru, nie wiem co piszecie, nie patrząc w ogóle w treść. Nie mówisz, dlaczego warto tam przyjść, dlaczego na tej grupie to komunikujesz, co jest niezwykłego w tym wydarzeniu, ale dopasowując kontekst do grupy. I wtedy możesz udostępnić to wydarzenie na grupie miłośników akwarystyki w Łodzi. Jak dopasujesz kontekst. Hej, piszecie o rybach, powiem wam jak wyłowić nieruchomość. Wymyślam... Was też poprosiłem o puszczanie takim... Ja tego mam, wiecie, na zawołanie, także jak coś potrzebujecie wymyślić, to leci. Wszystkie najlepsze techniki, jakich ja używam, ja robię kopiuj wklej. Słuchajcie, Gary Vaynerchuk. Mam tylko jeden egzemplarz tej książki, więc on pewnie pierwsza osoba zgadnie. On robi taki eksperyment. Ja po prostu zerżnąłem jeden do jeden do niego, a ludzie mówią mi, wow, jaki pomysł kreatywny. A, to do was też mówię. Jaki pomysł kreatywny, ale super. Gary zrobił tak. Włączył telefon swój z Facebook Live'em, tak jak ja to je robię. Powiedział na Facebooku, na Twitterze, hej, jak chcesz ze mną pogadać, wklej numer telefonu prywatnej wiadomości. Zrobiłem to. Byliście na tym? Tak. Nie? Jeszcze raz. Gary mówi na swoim Facebooku, jak chcesz ze mną porozmawiać o biznesie, marketingu, tym czym się zajmuje, wyślij swój telefon do mnie w prywatnej wiadomości i oddzwonię. I on to nagrywał w formie live. Zrobiłem to samo. Było na tym kilkaset osób, dostałem ponad 40 numerów telefonów, udostępnienia, że hej, emocje, gratulacje, podziękowania. Tutaj nasza dwójka też na tym live była. 0 złotych marketingu. I zadzwoniłeś do wszystkich? Do...